Zemnie. Sobie cappuccino pierdyknąć. O ile aktor nie wypił. Nie odzywa się, więc pewnie wypił. Nie wypiłem. Przegnienie plus 60, przegnienie plus 20. Tylko rudy kawy się nie da zrobić. W sensie, wiesz, żeby nie tak na sucho pić. Czy pić jeść. No ale od razu jedzenie mam na maksa. Proszę iść dalej rozbierać? To jest właśnie aktor. Pytasz go o pomoc, a ten idzie w cholerę. Taki kolega. Taki kolega niestety. No. Tak. Rozbiera szopę, żeby tutaj później można... Żeby ci ona kurwa na łeb spadła. A tak może się stać, bo właśnie rozbieram ściany. No właśnie, o to chodzi. Ale cię będę śmiał, jak kurwa zginiesz od tego. Jezu. Wtedy by się chyba skończył sezon Zomboida pierwszy. Zaczęłaby się, budzę się na innym w ogóle świecie, gdzieś więcej osób. No mi się wydaje, że ty już wtedy byś przestał grać. Ale co kiedy? No jakby teraz ci postać padła. A, czy grać przestać? Ile ona już razy padła? To jest samochód, by się rozjechał już do zera chyba. A w nic nie przyjebałem, co jest najlepsze. O kurwa, ile zombie. Skąd wy się tu wzięłyście? Żyjesz jeszcze? Ty dziadu. Dużo siekiera dostała w dupę. Siekiera dostała. Trzy deseczki. Wiesz? Śmiesznie, bo gdyby ten dach poleciał taki jup. Nie, no to czekam. Ale wątpię, bo tych podpór się nie da rozebrać. Żebyś się nie zdziwił zaraz. To jest zomboid. Skończył się pierwszy sezon Project Zomboid. Dziękujemy za oglądanie. Kto robi się świat na łeb zawarił. Znaczy w sumie tak w teorii ci powiem szczerze, że my tu już teraz nie mamy do roboty. Że co? No bo co w sumie jeszcze masz do roboty tutaj? No w sumie tylko siedzimy i... Jeździmy po tych miastach i tyle. Nawet nie wiemy w sumie, co moglibyśmy zwiedzać, a tak na multiplayer to, a to coś, a to jakiś atak, a to... Myślę, że tak do połowy lutego jeszcze będziemy w sumie robić odcinki z Zomboida. A potem stop. Ej, czemu tej się ściany nie da rozebrać? No, rozbierz podpory. Uśmiejemy się. Ale właśnie tych... Czekaj, można? Hmm.
Dobra, podstawy już zrobiłem. Żeby już była możliwość, że wbiję trzeci poziom stolarstwa. Dobra. O kurde, zjebałem to troszeczkę, ale dobra. W sensie tego... lutego, tego co, że do nagrywania, że... No, masz tak. Bo my to nagrywamy teraz w styczniu. Mhm. Czyli chodzi ci, że... Odcinki będzie... do lutego. A w sensie nagrywanie do lutego. Tak. Dobra, w takim sensie, to już rozumiem. W sensie nie, źle. Nie, aktor. Źle rozumiesz. Chodzi mi o to, że będziemy nagrywać do tego, aż nam się w sumie odcinki na luty pokryją. Już niewiele zostało. Tylko pamiętaj, że w sumie teraz odcinki są po godzinie. Więc trochę jeszcze zostało. Bez przesady. Nie jest tak, że już kończymy zomboida. Ja już nawet powiem ci szczerze, że nie wiem jak odcinki nazywać. Mam tyle zapasu, że to jest po prostu poezja. Jeszcze nie z aktorem. Nie, aż tak to może nie. Popisowe zawroty autem aktora. I teraz nie wiem co teraz montujesz. Ej, ale przodu już się nie da rozmontować. W sensie tej przednich ścian. No i co ty rozmontujesz? O, dobra. To co chciałem. Tego to ja nie chcę. Halo, przyjacielu drogi. Zrób mi tu ścianę. To jest dopiero pierwszy z pięciu pokoi. Zrobimy taką samą chałupę jak w... Czekaj, co my gramy teraz na streamach? Pomnij mi. Minecraft. Nie w Minecraft. Valheim. Valheim, ja. Albo strzałem dzika, albo huk wie co to było. Myślę, mogę któreś tutaj coś rozebrać jeszcze. Ale wiesz, że ty byś sobie znacznie więcej nabił, jak ty byś tutaj przyszedł i ze mną robił? No właśnie, jadę. Ja już mam prawie połowę piątego poziomu. Ponad połowę. Nie, ale w sumie, jeżeli nuty by się tak pokrył, nie? To najpierw byłby normalny zomboid, a później multiplayer, czy... Czy teraz masz multiplayer? W sensie chodzi mi PvP, nie? No to zależy, czy znajdziemy osoby na to, nie? No. W sensie, bo tak to jak będziesz chciał nagrywać te PvP, to będziesz musiał zgarnąć tylko osobę, z którą będziesz w teamie. Albo sam. To znaczy wtedy to już sam nawet będę mógł wiesz, dogrywać, tylko no, muszą te osoby grać, jakby nie patrzeć. Tam budujesz. Danon może zagra. Powiem tak, zbierz ekipę na multiplayer, to zrobimy taki sezon, wiesz, totalnie z multiplayerem. No dobra. O, Fortuna zadecyduje, kto z kim będzie. Tak. Znaczy... Dobra, nieważne. Złote koło Fortuny.
Nie, ale stolarstwo ładnie wchodzi. Już jadę. Jestem ciekaw, jak zrobić dach. To mnie bardziej interesuje. A, dzień dobry. Dopomóc? Potrzebujesz czwartego poziomu. Możesz tu zrobić podłogę też 5 na 5. O tu. O ile robisz tą lepszą podłogę, nie tą najgorszą. W sensie muszę jakieś drewno poogarnąć. No to masz siekierę, to dawaj. Nie zużywasz chyba siekiery z tego, co widziałem. Stolarstwo na poziom 5 mi skoczyło. Ładnie zapierdziela. Za jedną ścianę dostałem 70, ponad 70 expa. Dobra, i balę drewna sobie przerobić w craftingu. Jak masz piłę, to tak. Znaczy nawet nie musisz, wystarczy jak to masz na ziemi. Podejdź sobie do tego na ziemi, kliknij prawym przyciskiem na myszy na bal drewna i tam masz piłę i balę na deski. Tnij dalej, tnij. Zaraz. Dobra, to ty już sobie weź. Żeby to jedno pomieszczenie zrobić. Jestem ciekaw, czy w sumie sufit sam się zrobi, jak skończę ten kwadracik. Trzeba jakoś go zrobić. Jakiś desek potrzebuję, żeby się przekonać. Wiesz co, bardziej możesz wycinać po prawej stronie od domku. Dobra. Czy tutaj w sumie też jak robisz, to też nie jest źle, ale... No właśnie tu w głąb, o tutaj całkowicie. Masz jakieś jedzenie? Jedzenie? Coś tam mam. Tak jakby ci wyrzuciłem 4, wszystko co miałem. Dobra, weź sobie 2. Nie wiem, czy przypadkiem jak się... Zobaczymy, 3, 7, 8. Tak, jak piłujesz, to też ci stolarstwo wpada. Zadyszka chyba też. Ale to bardziej od ścinania, wiesz? Desek. Sprawdźmy. Poziom drugi. Tu, nie, to ma być ściana. Ale bym zrobił. Dobra. Dobra, wezmę trochę sobie desek. No i zrobiłem, ale chyba nadal nie mam... Nie mam chyba dachu. T-
Co to było? Tak ci burczy w brzuchu? Co? Nie słyszałeś tego? Nie. Ty, no chyba się nie da zrobić. Może i się da. Do tej aż stolarstwo poziom 7 jest potrzebny. Do czego? Do ulepszenia. A no. Ale dobra, to możesz na razie robić, wiesz. Zrób podłogę po prostu. Też ci sporo da. Lepsza podłoga już? Nie, jest to sama podłoga. A jak tutaj ulepszyć podłogę? Właśnie, nie wiem. Przypadki. Zacznę budować w tą stronę już. A masz gwoździe? Aha, widzisz, mam. No, jak masz te chętnie. Nawet dużo. Poczekaj, niech on mi to zbierze. Jedno pudełko ci mogę dać. Okej. Patrz, otworzysz sobie. Dwa, trzy, cztery, pięć. I dotąd budujesz. Tu, gdzie ci zaznaczę. Co ty robisz? Ja chcę coś sprawdzić. W środku nie da się zrobić podwójnej. Patrzyłem. Znaczyłem ci cztery punkty, trzy w sumie. Tutaj całość masz. Tu gdzie chodzę, tu masz zrobić drewno dotąd. W sensie podłogę drewnianą. Dobra. No ja zaczynam tu już robić. Spoko, dużo budowania będzie, to sobie nabijesz stolarstwo i na szósty albo siódmy poziom. Książek nie ma do stolarstwa. No nie ma właśnie trzeciego. No już desek nie ma. Leżą jeszcze deski. Gdzie? Czekaj. No tu, za koło patyków. O, widzę. I tutaj możesz taki, wiesz, kwadracik też przelecieć. Żeby były pokoje tak jakby 5 na 5. No i nie wiem, czy teraz tutaj już jest dach, czy go nie ma. To już sam w sumie nie wiem. Czy ja samochodu nie zostawiłem włączonego? Ale jestem kurwa genialny. A nie, nie był włączony. Miałem. Ej, możesz tu podejść na chwilę? To jest? W tym rogu tutaj też? Tak. Tutaj ma być pokój 5 na 5. I do samego końca tutaj. I dopuścinam trochę. Też. Z tą bardziej stronę. Tak. Zadyszka. I tu z tyłu sobie zrobimy pole.
Nie wiem, czy w sumie topory wchodzą tutaj, jak się rąbie, czy nie? Cztery, dziewięć, trzy, siedem. Nie wchodzą. To dziwne w sumie. No nie wchodzą. Z tych bali zrobimy sobie takie wielkie ogrodzenie. Aż sobie odpalę tutaj, jak mi stolarstwo idzie. Ledwo, ale jakoś idzie. Ja już mam 1000 expo prawie z tego poziomu. Ja mam 217 czwartego. Bo ty masz te więcej punktów za... No nie. Chyba. Przecież ty masz bystry uczeń. A no tak, faktycznie, masz rację. Mam wyczerpanie. Senność. Dopiero? Mhm. Krótko cię trzymało. A ty co masz? Ja już mam znaczne zmęczenie i wyczerpanie. Znów mi się drzewo ruszyło. Niedźwiedź. Takie dźwięki czasem są, że naprawdę się myśli, że to niedźwiedź. Obyś bił czwarty poziom, to już będzie git. Idziesz, a tam kawar cię atakuje z lasu. I wtedy nie wiesz, co robić. Na pewno nie udajesz martwego. I tak cię zje. O, dałbym się o inne rzeczy. No serio, takie dźwięki dziwne są, to szok. Jakiś zombiak. Może on tam walił w to drzewo? Jak podniosę zwłoki. Potem w opcjach serwera wyłączę tą krew. Kurwa, pobrudziło nam to wszystko. Krzaki gdzieś tu wyrzucę. Zostawię ci, żebyś wybudował sobie, tylko musisz czwarty poziom wbić, będziesz ściany budował. Znaczy i tak pewnie zaraz już spadam. No ja pewnie też. To ewentualnie się to zrobi dnia następnego. Co ty robisz? Co za typ? Mówię, jestem ciekaw, czy to teraz już mamy w teorii dach, czy nie mamy dachu. To mnie gra tego nie tłumaczy. Chyba nie. Chyba nie, ale nie wiem.
Tylko widzę, jak się podłoga pojawia. A właśnie, bo tak tego nie usłyszałem. Kiedy Katlejgi? Miałeś? I tak to w lutym zobaczy. To już wtedy może będzie po Cat Lady. No właśnie. Tym jest rzecz cała. No chyba, że będziesz się z tym ubijał i to będzie jeszcze w lutym. Nie no. No aktualnie ile masz serii? Dużo. Country Balls, co jeszcze? No ale Country Balls to mam zapas chyba też do lutego już w tej chwili. Gier na zapas i jeszcze... Nie, ale powiem ci, że już pewien moment był taki, że nie wiedziałem co w ogóle nagrywać. Naprawdę lipa była, jeżeli chodzi o jakiekolwiek serie. Zdaje się, że było zapasu dużo, czy nie, że nie było... było co nagrywać. Takiego ciekawego, czy no. Że... Nie miałem pomysłu. No. Nie, no aż tak to pojebany nie jestem. Nie, ale FNAF na kanale bym zobaczył. Wiesz co, myślałem o tej wersji VR. A tej jakby... Dobra, wiem, kojarzę. No. Ja ci powiem, że ja kiedyś grałem, nie? Dojebane to był moment, kiedy chciałem się popisać umiejętnościami rzucania. Wziąłem to oko jednego z animatroników, nie? No. I ja taki, jep. Dam w to taką jakby... przechowywanie dla tego oka, nie? Oczywiście nie wpadło tam, tylko się odbiło. I no dostałem... No o jakim FNAF-ie mówisz? Ten VR. To grałeś w to? Ja w sensie chwilę, bo to tam kiedyś ominął, kiedyś. Zminął ma VR-a? Miał chyba. Chyba miał aktor. W sensie miał, ale no, nie wiem jak teraz. Dawno to było. Sam co on się nie chwalił nic? To były jakieś wspólne serie na nagrać czy coś takiego. Kurde, zabrakło mi jeszcze desek. Ej, ale śmieszne by było zobaczyć takiego FNAF-a jedynkę. Znaczy no właśnie ja chciałem w tego FNAF-a jedynkę. W sensie to chodzi, ale mi chodzi takiego... No. Tam gdzie siedzisz, zamykasz drzwi i tym podobne. No tylko ty chciałeś VR-u, tak? Mhm. No, no to może FNAF World. Nie wiem, zobaczymy. Ty mi się nie przestraszysz. Chyba. Chyba. No chyba, bo ty grafika jest jak dla dzieci. Taki no ale jak ktoś ci wyskoczy na mordę, to wtedy już nie jest dla dzieci. Nie, tam ci nic nie może wyskoczyć. No nie wiem, to nie jest, wiem. To jest jakby taki RPG. Wygląda jak dla dzieci, jak jakiś, nie wiem, kurwa, takie... Aż może po nagrywkach sobie zobaczysz, nie wiem. Jeszcze jak to trzeba to podłogę zrobić. Gdzie? Tam? Mhm, tu gdzie ci zaznaczą punkty. Dobra, jeszcze chyba chwilę tutaj pobuduję i... Resztę już do końca. Zleciał i ja w takim razie. Wskoczyło ci na ten czwarty poziom, czy nie? Nie, jeszcze nie. Mam połowę szóstego poziomu. Ja mam jedną czwartą czwartego. Gdzie masz, wiesz, punkty pomiędzy, to buduj podłogę. O, jakiś niedźwiedź.
Niedźwiedź. Dźwięk taki. A. Dźwięk. No bo zobaczyć niedźwiedzia to raczej by było, o kurwa. No myślę, że nie byłoby ciekawie. Moja postać poszłaby w pizdu. No moja też. Znaczy wiesz, twoja już jest po stratach moja. Nie musisz mi o tym przypominać, wiesz? No nie przypominam, ale niedźwiedź. Dishonored jedynka nie miała. Nie miała polskiego tłumaczenia? No ale nie wiem, czy mam ochotę nagrywać Dishonored. No jeśli nie wiem, tak sobie próbuję przypomnieć, bo ja to ogrywałem, nawet nie pamiętam jak dawno. Dishonored nigdy mnie nie kręciło. W sensie tu bardziej, znaczy zależy, bo ciebie nie kręciło gameplayowo, czy cię nie kręciło... Ogólnie tak jakoś, powiem ci szczerze. W sensie, bo to tak jakby... Może gameplayowo jakieś super, nie wiadomo jakie nie jest, ale fabularnie jest git, nie? Dwójka nie wiem, ale wiem, że jedynka jest git, w sensie... No. Może kiedyś, może. Nie wiem. Nadal czekam na Metal Gear Rising. Tego to się raczej nie doczekasz. Wiem, tą kurwa klawiaturę zjadł. Dlatego polecam na padzie. Bym pada zjadł. Dobra, to już jest chyba oznaka, że ja powinienem już... Bo już jest turbosenność, ledwo możliwe. No ja mam turbosenność. Jeszcze zbieram gałęzie przy okazji. Dobra, to już się pakuję do samochodu i... Dobra, to ja jadę. Udaj mi jeszcze chwilę, wypakuję te gałęzie. Na jedną kubkę. A ja światło, ja nie zgasiłem silnika. No a to ty nie zgasiłeś, no właśnie. A ja niby kliknąłem, żeby zgasić, tak patrzę ty. Tak, słyszałem, że mówię coś chodzi, ale mówię kurwa, no mój nie chodzi, to widocznie tylko taki dźwięk. Popatrz na to. Patrzę. Turbo jazda, nie? Co ty robisz? Zaraz mi przyjebiesz samochód. Okej, jadę. Się ładnie cemencikiem rozrobi, zatenteguje. Zrobi się ładny wjazd. A nie, jedź pan szybciej. Przepraszam. Pierdziele. Zabijałem ci szybę chyba. A nie, to sobie. Przednią. To zgasł mi silnik. Chciało się wyprzedzać, co? O kurwa. Chciało się wyprzedzać, chciało być szybciej w pazie, no. To odpowiem ci, że ostatnio święta, czy przed świętami miałem drugą zmianę i sobie przypomniałem o godzinie 13 chyba 5, że miałem być o 13.30 na Wigilii takiej, wiesz, firmowej. I miałem być pół godziny wcześniej. I kurwa wtedy taki śnieg napierdalał całkowicie i tak samo, kurwa, lewym pasem prułem, kurwa, ledwo, bo ledwo, ale prułem. Ale dojechałem. I się wyrobił. I się wyrobiłem i nawet się nie rozjebałem. Ale drugi raz bym drugiej powtórzył. Potem sobie tak człowiek się tak zastanawia, mówi, kurwa, jak jest głupi. Mógł się rozjebać całkowicie na autostradzie. I to co? Dla pół godziny wcześniej w pracy. Dobra, to co, to tutaj? No. Jeszcze zajebałem biurko. Dobra, to kończymy. To znaczy? W sensie wziąć jakiś stary nieużywany i kręcimy się wokół. To już na odcinku jest.
A, że chciałeś sobie sam tak porobić, okej. Dobra. W sensie tam pojechać, wyczyścić, zebrać najważniejsze książki, wrócić. No ale nie wiem, czy by ci się to udało w ten sposób. No, Brokuły zaryzykowałem. nam zgniły. Brokuły. No. Wszystkie czy 15 część? sztuk, część. Rób z tych brokułów, które nie są już świeże, jakieś jedzonko. Dobra, bo za jakiś czas już będzie. No. No to co robimy? Jakieś jedzenie z samych brokułów. Znaczy, ja wpierdalam truskawki w tej chwili. O, jestem już No. najedzony. A dam sobie No jeszcze więcej. to co robimy? Nie, prawie bym popełnił błąd. Prawie bym zrobił gulasz z broku, a wodę wolę oszczędzać. No, wodę będziemy mieć niedługo dużo. No ale wolę to sobie usmażyć. Jak myślisz, dostanę sraczki od tych truskawek, czy nie? Których tych, co tam są? No, bo. Raczej nie. I z tej ryby też możesz już zacząć coś robić, bo widzę, że już jedna jest tylko surowa. Już nie jest świeża. Robiłem wcześniej, bo tam no, one się powoli zaczęły. Gnić. Dobra. Chyba dodałem już maksa, co mogłem dodać. Dobra, już jadę w stronę bazy powoli. Dobra. 5:40. Czemu ja mam taki ekran zamazany dziwny? Ja mam poszukiwanie włączone? Lol. Samo się włączyło. A co z tymi grokułami zrobić? No, zrób co chcesz. A, z tymi zgniłymi. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Niby dają tylko znudzenie i przygnębienie. Ja spróbuję coś z nich ugotować. Ja na razie do zamrażarki wstawię. Właśnie, my mamy zamrażarkę. My możemy to zamrozić. O, my tego nie mrozimy, tylko trzymamy w lodówce. My głupi jesteśmy. Przekładam wszystko. Tylko tego potem jeść się nie będzie dało przez chwilę. No dobra. To znaczy, jeść się będzie dało, ale chyba daje wtedy minus 40 tego. Minus 40 znudzenie i przygnębienia. Dobra. To ja już sobie tam wracam powoli. A, jeszcze butelki z wodą trzeba napełnić. No to. Napełnij butelki z wodą wszystko. Tam chyba był jeden garnek z wodą, co nie? A, gdzie? Tam, gdzie dolewałeś wodę. Nie wiem. Bo tam uzupełniałem garnki, nie? No właśnie, no jak to w międzyczasie podczas poprzedniego odcinka, czy odcinka, mówiliście, że macie to połączone, na pewno macie to połączone, jakby nie patrzeć, zdobył Vana. To prawda w kolorze czerwonym, taki dosyć brzydki, ale może być. Mogłeś go oczyścić przynajmniej. W środku go nie czyściłem, a z tyłu masz tam takie moje 300 same. fajów? Skąd ty 300 fajów żeś ogarnął? Tyle mam. Ktoś mnie okradł pewnie. Nie no, żarcik. Nie, dobra, dobra, spoko, fajnie. Mamy van, ale ja i tak będę chciał bardziej pick-upa, bo pick-up jest bardziej taki, wiesz, ogarnięty na takich trasach piaszczystych. Powiem, że ten jakby samochód to dziwo, jak tak jechałem, to zasuwał szybciej niż taksówka. Znaczy, możliwe, możliwe. Ale ja nie mam przedniej szyby, miałeś naprawić, aktor, wiesz co? No miałem. No i co? I jak zwykle, tak można na ciebie liczyć. Dobra, to jedziemy panem coś poogarnąć. Okej, a my wracamy do budowania. Kolejny odcinek z budowania chałupy. Podłoga też powinna już być. No właśnie, aktor dokończył podłogę w tamtych miejscach, co chcieliśmy, więc spoko. Strzały słyszałem. To ty? Nie, to już na te tereny wchodzą. Ale takie strzały normalne. Kurwa, samochód mi zgasa zęby, jak do mnie idzie. Uważaj.
Widzę. Weź go przejedź. Szkoda mi maski, ale dobra, bo mało takich. Jezu, jak to żwałość nie idzie. Znów mi zgas. Po co ja wyprzedzałem wtedy? Muszę mechanikę w końcu na czwarty. No właśnie, weź się zajmij mechaniką, do cholery jasnej. Znów mi zgas. Wrum. Dobra, już widzę, co musimy znów zrobić. Chyba, że idę ogarnąć. W sumie nie wiem, bo tak pomyślałem, może agregaty prądu twórczy. Ale mamy jeden, to nie wiem, po co nam więcej. No wiesz, ale ja go zabieram potem, żeby nie było. Jakby wiesz, mnie to tam i tak wezmę, przywiozę. Ciekawe skąd. No nie pamiętasz, wiele tutaj było takich. Mm-hmm. To ciekawe, gdzie... czy ogarniesz. Gdzie to dokładnie było? Ja wezmę jakiś taki samochód do użytku i spróbuję oczyścić tam te zombiaki, jakby z, no... Które zombiaki? Przed biblioteki. Ale po co ci w sumie książki? No, w sumie stolarstwo mógłbyś ogarnąć, wiesz, wyższe. No, przy okazji sobie ogarnę inne książki. Będę zgarniał te, których nie mamy. Mhm. Się rozbierzemy. Byłem trochę chłodniej było. No, trochę tych drzew do ścięcia będzie. Okej. Kolejne bale drewna. Piłujemy wszystko na deseczki. Czy nam wtedy wysiłek rośnie przy piłowaniu bali, czy nie? Wysiłek? No. W sensie, to jakby później mamy zmęczenie, nie? I tak dalej, to... Ja się nie pamiętam. Ale chyba nie. A co powiesz o tym aut? Jak terenowe, to bierz. Znaczy, czy takie terenowe? No, musi mieć pakę, wiesz, otwartą. Więcej o co mi chodzi. No to nie, nie ma paki otwartej, jest tylko takie, o. A, nie, przepraszam bardzo, dobra. To prezent dla mnie? Jak chcesz, to wiesz. No, pewnie, że wezmę. Ja tam mam tego swojego. Ale oczywiście kluczyków nie ma, prawda? Nie, jest zapalone na tymczasowo. I to znika potem, czy nie? Właśnie nie wiem, jakby... Tam na tamtym samochodzie już jadę XYZ czasu, a to no nie tak, ale ty masz umiejętność, jakby nie patrzeć. No tak, i właśnie ewentualnie jak ci zgaśnie, to... Po prostu odpalamy i... No tak, tylko jeżeli ja nie mam tej umiejętności, będę jechał gdzieś przy zombiakach i mi zgaśnie, to mam kurwa problem i to duży. Czyż nie? Oczywiście. Tyle, że wątpię, że to ci zgaśnie tak szybko. No to ty mnie jeszcze nie znasz. Znaczy ze szczęściem... Moim. Różnie bywa. No. Dobra, powiadasz, że wbiłeś sobie na czwarte stolarstwo, tak? No. Mhm. Naprawa pojazdów dopiero na trzeci idzie. Czemu ty nie możesz założyć sobie jak człowiek młotka? A właśnie, czujniki ruchu ma każdy dom, czy niektóre? Czujniki ruchu? Bo muszę je rozebrać na to, żeby później móc jakieś bomby ogarnąć. Tego to ci nie powiem, nie wiem.
myślę, jaki by to samochód wziąć. No. No, co? Zabrać. Kurwa, jakbyś nie mógł powiedzieć wziąć. Zabrać, żeby móc tam poczyścić, bo nie chcę mojego czerwoniutkiego, wielkiego, dobrego vana zepsuć. Mhm. Teoretycznie mogę ci dać ten mój, jak mi przyniosłeś ten srebrny. Szukam jakiegoś. To jest jaki mam? Urol. Szybko poszło. Dobra, ale tu jest sporo desek. Ło, 27 desek. Już zmęczony jesteś. Nice. Że potem będę musiał balę poogarniać, żeby sobie tutaj ogrodzić ten pierdolnik. Co ja zrobiłem z gwoździami? To jest pytanie. To ja wszystko oddałem? A co oddałeś? Gwoździe wszystkie? Nie, dałeś jedną paczkę. O. I to wszystkie gwoździe poszły na podłogę. No to może dlatego tak mało mam. A ja sobie po kolei czyszczę zombiaki. Czyść, czyść, ja będę miał chałupę. Jeszcze może coś się znajdzie, jakieś ciekawe. Nie wiem, ubiory. Zrobię sobie ty ładny wyjazd. Ty będziesz jeździł dookoła. Nie ma agregatu. Ten już kurwa agregat próbuje zdobyć. Ty mi lodówkę ogarnij, skoro jesteś taki spec do rozkręcania. Lodówkę ogarnąć? No, jak możesz. To muszę swoim tutaj... Masz wana, to możesz poszaleć. I sobie nabijam poziom siekiery. No i dobra. Ja tą siekierę chyba nie mogę naprawiać w nieskończoność. No nie, to samo z moją maczetą będzie. Dobra, przepiłujmy jeszcze te. Bo muszę nic na niedługo na polu strażacką ogarnąć. Chyba, że mamy jakąś drugą, ale wątpię. Dobra, zjedzmy sobie czekoladkę. Definitywnie będzie trzeba tu jeszcze delikatnie wykarczować. Do okolicy też, no i tutaj zrobić przód i oczywiście podłogę jakoś sobie zrobić. Podłogę, w sensie żwirówkę wysypać. Ciekawe, czy dałoby się jakoś lodówkę podnieść. Ale no, chyba nie przejmę. No da się podnieść lodówkę. W sensie jak? No do ekwipunku. Ja tylko rozmontuj, buduj i jakby klikam. Czaj. Ale tam masz podnieść po lewej stronie. Masz taką jakby taką szefeczkę nocną i tam masz podnieść, postaw, obróć, rozmontuj.
Mi się wydaje, że się da. Pewny w sumie nie jestem. Nie wiem, podnieść nie mogę, ale za to mogę sobie uzupełnić butelki z wodą. No to na razie tam zostaw to. W tej okolicy co jest, to się sobie to spróbuję sam podnieść. Ja chwilowo idę sobie ogarniać domki tutaj są w okolicy. Okej. O, stolarstwo mi wpadło kolejne. Które to już? Puste. Nie wziąłem. Łomu nie wziąłem, no tak. I teraz muszę zasuwać. Żeby otworzyć drzwi. O kurde, faja. Gwoździe mi się skończyły. Właśnie, czy tutaj pada deszcz? No chyba pada. Pewny w sumie nie jestem. Zapal sobie papieroska. Żeby mi 6 desek zostało, to jest niemożliwe. Dobra, mówisz, że ten twój terenowy jest podłączony na kable, tak? Szybko ci nie powinien zgasnąć. No. Ale on chodzi? Chodzi, możesz go zapalić. Nie? Ale w sensie nie jest odpalony. Nie, możesz go po prostu zapalić. No działa faktycznie. Tak jakby miał kluczyki cały czas, ale nie ma. No i to jedzie po tych terenach. No ale oczywiście szybko musiałeś zbić, nie? No, jakby łomu nie miałem. To jeszcze było przed modem. Będziesz musiał mi wsadzić to. Okej, jeżeli znajdę drugi podobny. To musi być podobny, żeby wstawić okno? Czy szybę? Bo są rodzaje tutaj tych samochodów, jakby musi być taki... Jaki jest ten samochód. Ja nie wiem, jaki on tam ma rodzaj... Czy to szyby mają też jakieś swoje takie rodzaje, czy nie, czy... No ja chyba tutaj nie. Nie wiem, będę musiał sprawdzić. A jak chcę go zgasić, tam kliknąć tam, gdzie jest stacyjka? Łom. Jest łom. Weź jeden łom. Kurwa, żeś mnie wystraszył. Wiem, że ty jesteś tam gdzieś daleko. No i będę. No dobra, będziesz, ale nie jesteś jeszcze. Ty, ale ty kuchenkę to ty wyłączaj. No nie, ta była włączona. Jest włączona nadal. Bo to ciągnie paliwko. Ej, masz pułapki na myszy, przecież 4 sztuki. Są tam? No. To czekaj, to się zawracam. Zostaw mi te 2. Dobra. Bo później będziemy mogli tworzyć pułapki na króliki, ptaki i tak dalej. Nie wiem, właśnie. Dlatego mówisz, żebyś zostawił mi te 2. Ja nie wiem, jak z rozstawianiem ich. W sensie, czy je rozstawić w domu, czy na dworzu. Ty, nie wiem. Bo niby myszy łapie się w domu. Znaczy różnie. Raz na dworze, raz w domu. Jak kto woli polowe. Gdzie są te pułapki? Tutaj w kuchni. Tu w tej szafce. Weź połowę.
Co ty robisz? A wezmę na dworzu zostawy. Co ty zrobiłeś? Nie, te zamknięte drzwi zapomniałem, że są zamknięte i... Chwilę zostawię tu pułapkę jedną. I tu gdzieś drugą. Tutaj praktycznie na wyjeździe, tak naprawdę na ulicę, chodzi sobie zombie, jak będziesz mógł to go utłuc. Dobra. Bo ja go niestety nie utłukę, z racji tego, że jestem wyczerpany i mam ryzyko omdlenia. Kurczę, te drzewa będę musiał wyciąć stąd. Wkurzają. Dobra, teraz muszę odczekać z tym brokułem. Czemu z brokułami odczekać? Bo ten... Bo są zamrożone. A, to jedzenie w sensie. No. I w sumie jak się stawi je do piekarnika, to one szybciej mogą... Chyba tak. Na logikę. No to wstawiamy wszystko, włącz i sprawdza. Już desek nie masz? Dwie deski masz. Cztery deski wyszło. O kurwa, jakie to drogie. Jestem ciekaw, czy będąc zmęczonym, będę mógł cokolwiek tu jeszcze robić. W sensie, wiesz, na przykład, nie wiem, wcinać drzewa i tak dalej. Same gałązki, żadnych bali... A nie, są jeszcze bale drewno. Jestem ciekaw, czy moja postać może omdleć, czy nie może omdleć. Czy mogę być tak wyczerpany, że nie wiem, będzie mi HP spadać?